Fiora. Od najmłodszych lat interesowało ją wszystko, co związane z mieczami. Została wyrzucona ze szkoły średniej, ponieważ codziennie wywalała woźnego, przebrana za muszkietera i kazała wszystkim obecnym dobywać swoich mieczy, aby sprawdzić swoje umiejętności, szczególnie płeć przeciwną. Jedynie Diana rozumiała przyjaciółkę i razem uciekły z domu i dorabiały na morzu. Więcej informacji na ten temat w poprzednim odcinku. Bohaterka zmieniła się nie do poznania, gdzie po powrocie na ląd i uzbieraniu pewnej sumy pieniędzy poszła na studia, w których jako jedyna studentka nie była w nieprzychylnym stanie 6 dni w tygodniu. Po kilku latach pracy w niemieckiej szkole została dyrektorką dzięki jej umiejętnościom pedagogicznym oraz umiejętnościami władania mieczem. Dziś prowadzi tylko fakultety dla maturzystów chcących zdawać rozszerzoną historię, jednak co jakiś czas zdarza się jej zdzielić jakiegoś bambika, który rodem z Fortnite stara się sobie zbudować ścianę z ławek na szkolnym korytarzu. Fizz jest przedstawicielem rasy ryb środkoliniowych. Bohater został zrodzony przez połączenie SpongeBoba oraz Aquamana. Dorastał on w sąsiedztwie wszelakiej maści ryb, jednak zawsze czuł się inny, m.in. ze względu na wygląd. Raz nawet udało mu się zapuścić na biegun południowy, gdzie przez jakiś czas mieszkał, przyjaźniąc się z pingwinami. W dalszej części Fizz miał problemy z określeniem swojej bytności. Powróciwszy na cieplejsze wody, a w dalszej części zamieszkiwawszy wraz z załogą na kutrze zarejestrowanym pod banderą Chile, pływał i polował na swoich braci, w sensie łowił ryby. Po kilku miesiącach pracy jako rybak dalej nie czuł swojego powołania. Nie czuł się rybą, a bardziej królikiem. Stąd przebierał się za różnego rodzaju długouche stworzenia. Fizz dalej będąc niezdecydowanym i straciwszy chęć egzystencji, dołączył do sławnego oddziału Omega, gdzie wykonuje najtrudniejsze misje w świecie Commando Fog. Galio. Bohater jest zaginionym cudem świata zwanym Kolosem Rodyjskim. W starożytności mieszkańcy Atlantydy oraz Zjebotydy ukradli kolosa za pomocą sztuczek magicznych. Stąd przez prawie 20 wieków bohater będący w tamtym czasie jeszcze posągiem stał nieruchomo pod wodą. Bohaterowie Atlantydy i Zjebotydy chcieli go upodobnić do swoich największych bóstw, ptaka Wiesława i króla Jędrzeja IV. Stąd korona, skrzydła, a ogon to w zasadzie nie wiadomo. Bohater został ożywiony przez roboty wyciągające Megatrona zupełnie przypadkowo. Galio, poczuwszy świeży powiew życia, dołączył do Autobotów, wśród których był pośmieliskiem, gdyż potrafił zmieniać się tylko i wyłącznie w pomnik. Po wygraniu walki świat zapomniał o Galio, który z braku pomocy rządu amerykańskiego zatrudnił się jako dostawca powietrzny w KFC. Gangplank. Był on najstarszym kapitanem statku Perła Black Magic, który nawiedzał wody Morza Bałtyckiego. Pomimo tego odwiedził on również tureckie wody, gdzie otrzymał tytuł sułtana Górnej Alei, jaki pływał i łupił bogu ducha winnych kupców na Karaibach. Z racji tego, że czas piractwa został już długi czas temu zażegnany, GP musiał dołączyć do specjalnych oddziałów kapitana Price'a. Niestety w jednej z akcji stracił on życie i po dziś dzień nawiedza Świnoujście, Kołobrzeg, ale głównie Koszalin pod pseudonimem Klauna. Garen. Garen, zwany poprawnie Joyrenem, jest przerośniętym mongolskim wojownikiem, który został kibolem lokalnej drużyny Bayern Beduiny. Broni on za pomocą swojej kaprawej twarzy, wielkich barów i przede wszystkim wielkiego miecza, złotej idei wspomnianej drużyny. O Garenie wiadomo tyle, że ukończył on szkołę podstawową w stopniu dostatecznym i na tym koniec. W wolnych chwilach z kolegami łupi on miejscowych rzemieślników, aby wpłacać dobrowolne pieniążki na konto swojej drużyny. Znany jest na dzielni głównie z powiedzeń Turban or Life czy Spuszczę ci miecz na głowę, gdzie przy tym drugim jego prawdziwe intencje są odbierane w zupełnie inny i niechciany przez niego sposób. Gnar. Gnar jest wynikiem eksperymentów rosyjskich naukowców na Syberii prowadzonych w jednym z większych ośrodków tamtejszej sieci naukowej. Bohater jest wynikiem wymuszonej kopulacji wilkołaka z gremlinem,
gdzie malec poprzez liczne eksperymenty przybrał aktualną formę. Nie zamienia się on jednak jak wilkołak tylko podczas pełni, a tylko i wyłącznie kiedy odpowiednia ilość śliny wycieknie z jego ślicznego pyszczka na futro. Po zetknięciu z futrem ma ona wpływ jak woda na gremlina, co powoduje zmianę słodkiego malca w ogromną przerośniętą bestię. Gnar dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu swojego daru odnalazł drogę do ringów MMA, gdzie ulegał tylko Wolimisiowi, Johnowi Sinie, Danielowi El Magicalowi oraz doktorowi Mundo. Po jego karierze ringowego wojownika, posiadając spory majątek, otworzył on fundację na rzecz pomocy mokrym gremlinom. Gragas. Nie jest to prawdziwe imię bohatera, gdyż przez setki lat był on znany praktycznie każdemu mieszkańcowi naszego globu, a jego imię brzmiało Święty Mikołaj. Z racji niewiary w jego istnienie, pierwszy brzuch świąt postanowił spróbować w życiu czegoś innego. Na początku wyjechał on na wakacje na Bahamy, gdzie trochę ponurkował, czy wziął udział później w Oktoberfeście w Niemczech. Gragas po jakimś czasie stwierdził, że postanowi trochę odpocząć i przez kilka lat zajmował się uprawą kukurydzy w północnych Stanach. Dziwnym zrządzeniem losu udało mu się zobaczyć słynny Backdoor XPK na IM w Katowicach. Po tym zdarzeniu Mikołaj postanowił zostać profesjonalnym graczem ligi, jednak nigdy nie dane mu było wyjść spoza obrębu brąza 3, stąd też zajął się zaopatrywaniem swoich ulubionych graczy w różnego rodzaju napoje. Po jakimś czasie jego kunszt i poświęcenie zostało docenione i został on menadżerem drużyny Fnatic. Graves. Bohater jest młodszym i o wiele mniej znanym bratem Hugh Jackmana. Podobnie jak brat, udzielał się on w różnych produkcjach filmowych, takich jak Riot w ogniu, Gasimy serwery, Mafia gangu dzwoneczka, Międzygalaktyczny zakontraktowany w pierdol oraz Graves świąt nie będzie. Bohater z racji późniejszej sporej stagnacji w angażu do nowych ról został najemnikiem, któremu jedna z misji delikatnie mówiąc niezbyt się udała. Graves, korzystając z przerwy na papierosa, odpalił fajka przy cysternie. Na szczęście nie wszystko było stracone, najemnik pomimo rozległych ran został poskładany przez amerykański rząd i aktualnie jest jednym ze sprawniejszych asasynów na świecie. Hecarim. Bohatera, a w zasadzie maskotka lub serialowy celebryta, ponieważ przez długi czas swojego życia odgrywał rolę My Little Pony. Został przez twórców podczas ogromnego spadku popularności frazy wyrzucony na śmietnik. Tam wściekłe szczury zaczęły rozrywać go na strzępy, jednak w porę z pomocą przyszli Szeryf Hudy oraz Buzz Astral, którzy uratowali skórę biednej maskotce. Skierowali go do serialu Szpital, gdzie została u niego wykryta anomalia rozmiarowa, co oznacza, że w niedługim czasie jego rozmiary drastycznie się zmienią, tudzież zwiększą. Bohater szybko rósł, jedząc tylko i wyłącznie kebaby i hot dogi, aż wyrósł na potężną istotę, która aktualnie strzeże wejścia do zamczyska prezydenta Andrzeja. Heimerdinger. Nieślubny syn Einsteina oraz Marii Curie Skłodowskiej. Malec cierpi na nadmierny przyrost szarych komórek oraz karłowatość. W pierwszym etapie swojej naukowej kariery wcielił się on w marsjańskiego naukowca w filmie Marsjanie atakują. Dzięki funduszom za rolę otworzył on własne laboratorium, gdzie przygotowywał narzędzie, które pozwoli znaleźć mu się w odcinku 7.30 oraz Ciężko to będzie. Jednak wszystko skończyło się fiaskiem. Heimer, chcąc nie chcąc, musiał szukać nowego zajęcia. Zatrudnił się on w ekipie pobierającej i badającej różne skażone przedmioty oraz florę i faunę z okolic Prypeci. Heimi wiedział jednak, czemu służą te badania, więc postanowił się wycofać. Aktualnie otworzył on własny warsztat, w którym naprawia właściwie wszystko i odkłada pieniądze na inwestycje w kolejny niezwykły eksperyment. Ilaoi. Bohaterka pochodząca z Brazylii całe swoje dzieciństwo spędziła w dorzeczu Amazonki. Jako przywódczyni plemienia macków atakowała i łamała kości przedstawicielom innych plemion. Dalsza część historii bohaterki jest dość nieznana, ponieważ została ona opętana przez magicznego ducha Riot Gamesa i po dziś dzień atakuje biednych i nieświadomych turystów zwiedzających Amazonię. Irelia. Kobieta jest m.in. bohaterką Dywizjonu 304, gdzie swym odrzutowcem udało jej się zestrzelić 304 wrogie maszyny podczas bitwy o Anglię.
Podczas zimnej wojny była ona szpiegiem na terenie Moskwy, gdzie wykradała najcenniejsze informacje rosyjskiego wywiadu. W dalszej części szkoliła się na zabójczynię, co oczywiście jej się udało, co przyczyniło się do tego, że była jednym z najefektywniejszych agentów w służbie amerykańskiego wywiadu. Po wojnie nie bardzo wiedziała, co ma ze sobą zrobić, stąd zatrudniła się u dr Ireli Eris jako modelka kremów do twarzy i rąk. Ivern. Bohater przez 300 lat stacjonował w jednym miejscu, skąd wyrósł pod zacnym pseudonimem Dąb Jędrzej. W pewien zacny wieczór wyniosły mag Gandalf Szary postanowił spróbować orientalnego bimbru pędzonego na bazie szyszek, kornisonów z biedry oraz jąder wiewiórek. Po wypiciu trunek okazał się niezwykle mocny, na tyle, że mag dostał chęć na jakieś wyzwanie. Wyszedłszy z baru, natknął się na stojące przed nim drzewo. Wsadził więc swoją różdżkę do jednej z dziupli i wypowiedział magiczne zaklęcie, którego nie powstydziłby się sam lord, imienia którego nie wolno wymawiać. Dąb ożył, strzelił magowi z korzenia w zad i ruszył dalej na podbój świata z imieniem Ivern, które sam sobie nadał. Aktualnie zarabia na życie dzięki występowaniu w lokalnym Lidlu na promocji działu ze słodyczami. Janna. Janina jest nieznaną wcześniej córką Elronda i Froda Bagginsa, która wychowała się pod czujnym okiem krasnoluda Gloina. Bohaterka pomagała przy budowie samej Morii i starała się wpasować w świat krasnoludów, jednak oczywistym było, że będzie to niewykonalne. Wszak połowa jej biustu była wielkości rosłego krasnoludzia. Stąd też Janina zmuszona była opuścić królestwo i udała się na nauki do Galadrieli, gdzie nawet starała się upodobnić do niej wyglądem. Bohaterka uczestniczyła w bitwie pod Minas Tirith, gdzie trzymała sztandar ojczyzny koni i cały czas sprawdzała wiatr, tak aby jeźdźcy mieli zawsze wiatr w kopyta. Bohaterka jednak uznała, że rzeź orków jest niesprawiedliwa i dołączyła do wojsk Saurona. Na krótko jednak, gdyż wiemy, że jakiś czas później potężny władca ciemności upadł, a w zasadzie jego oko. Janna zmuszona była do ucieczki, przepłynęła ona za morze i aktualnie jest prezenterką pogody w stacji BBC. A jeszcze tak na zakończenie, w poprzednich odcinkach pytaliście mnie, co biorę robiąc tą serię. No to uchylę rąbka tajemnicy i powiem, że marsjanki. Dożylnie. Can you see myself?